Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszej wspólnej serii raportu Kubickiego. Dzisiaj będzie odcinek taki, że kawy już wam nie trzeba. Nie przedłużam, zaczynamy. Moi drodzy, kilkanaście godzin temu wszedłem w jedną z polemikę z jednym takim tak zwanym pseudopolakiem. No i w pewnym momencie on mi zaczął jako autorytet swoich wypowiedzi podawać historyka szwedzkiego, historyka wojskowości Erika Wallina. Ja sobie zacząłem sprawdzać, kto to jest ten Erik Wallin, co to za postać, czy warty jest w ogóle, żeby się nim zajmować. Coś wam zacytuję, mam tu na telefonie. Wybaczcie, no nie pokażę wam tego, ale wam to zacytuję. Wydawało wam się dotąd, że Niemcy wywozili Polaków na roboty przymusowe i zaprzęgali do niewolniczej pracy? Przecież to jedno wielkie kłamstwo. To Niemcy dali prymitywnym Słowianom dobrą pracę, nauczyli ich jak używać mydła, dobrze karmili, a nawet organizowali dla nich spektakle i kabarety w ich ojczystych językach. Istna idylla. Ja sobie zacząłem sprawdzać, kto to jest ten Erik Wallin. Otóż, moi drodzy, Erik Wallin to szwedzki ochotnik do Waffen-SS. Tak, i ja tutaj mam takie materiały na temat jego książki. On napisał książkę, tak, Zmierzch Bogów. Ale chciałem wam tutaj taką recenzję przeczytać. Moi drodzy, to jest po prostu zwala z nóg. Niewiele nowych osobistych relacji żołnierzy Waffen-SS pojawia się w języku angielskim. Jeszcze mniej pochodzi od mnóstwa nieniemieckich europejskich ochotników, którzy stanowili tak ważną część siły roboczej dla tej służby. Zmierzch Bogów został pierwotnie napisany po szwedzku i opublikowany w Buenos Aires. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Erik Wallin. I słuchajcie, jak tu jest napisane. Szwedzki żołnierz, który zgłosił się na ochotnika do służby Waffen-SS i brał udział w kluczowych bitwach na froncie wschodnim pod koniec 1944 i 1945 roku. Później opowiedział swoją historię redaktorowi tej książki Torlofowi Hilbaldowi. Wallin służył w, to się nazywa Panzer Reconnaissance Battalion, czyli batalion rozpoznawczy grenadierów pancernych. 11. Dywizji Grenadierów Pancernych SS Nordland. No tak, moi drodzy. Jednostce złożonej głównie z nieniemieckich ochotników, w tym Duńczyków, Norwegów i Szwedów. Dywizja cieszyła się, i teraz słuchajcie, dobrą reputacją ze względu na swoje zdolności bojowe i zawsze znajdowała się w centralnych punktach walk. Moi drodzy, powiem krótko. Jeżeli taka dywizja cieszyła się bardzo dobrą reputacją u swoich przełożonych, i teraz wybaczcie za mój język, co to musieli być za skurwysyny? Inaczej tego nie mogę sobie przetłumaczyć. I teraz ktoś, który twierdzi, że jest tak zwanym Polakiem, bo to nie Polak pisze, powołuje się na argumenty tego Erika Wallina, na Ziola, moi drodzy, ochotnika do SS, i próbuje polemizować na temat wyższości rasy niemieckiej nad Polakami, powołując się na tego Naziola. I powiem wam szczerze, przeraża mnie to, dlatego że ci i tak zwani polskojęzyczni, to jest największe grono tak zwanych fajnopolaków. To są ci młodzi właśnie ludzie wychowani na tych internetowych social mediach. I powiedzcie mi jedną sprawę jeszcze, oczywiście czekam na to w komentarzach. Jak wy to widzicie, bo ja po prostu w mojej głowie się to nie mieści, że rodzice pozwalają, żeby młodzi ludzie byli wychowywani w takim trendzie, w takiej kulturze
a ewentualnie braku kultury, plucia na Polskę, psioczenia na Polskę, jednocześnie żyjąc i mieszkając w Polsce. Nie wiem, w głowie mojej się to nie mieści. Jak można się powoływać na ziola Erika Wallina, że to jest autorytet historyczny? No przecież to się nie dzieje. Moi drodzy, ja się trochę odpaliłem, bo znacie mój stosunek do tych spraw. Wiecie, jakie mam zdanie na temat Niemców i ich bałwochwalstwa, jeżeli chodzi o zbrodniarzy i morderców z Waffen-SS, Wehrmachtu i tej całej reszty. Ale już tak na spokojnie. Zwróćcie uwagę, jakie są w tej chwili trendy. Jest poniżanie Polaków przez Niemców, jak i przez Ukraińców, a tak naprawdę to jedno i to samo. Jest przestawianie historii, że to nie Niemcy, a naziści, czyli Niemcy byli poszkodowani. Słyszałem, że już są takie głosy, że Niemcy chcą od Polski reparacje za ziemie zachodnie, tak, moi drodzy, za ich majątki. Wiem, że temat ziomgostwa niemieckiego, które tam w latach 90. powstało, później w latach 2000 wojowało z polskim rządem, no to nie przyniosło efektu, ale teraz na nowo podnoszą głowy. Dlaczego? Bo mogą. Bo mamy nieudolny rząd, jak i poprzedni, tak i obecny, który jeden działał for USA, a obecny działa für Deutschland. Moi drodzy, to do nas należy, żeby prawdę historyczną ujawniać i przekazywać. Nikt za nas tego nie zrobi. Ani Tusk, ani Kaczyński, ani Bosak z Mentzenem. Im na tym nie zależy. Oni po to poszli do polityki, żeby mieć władzę. I im wszystko jest jedno, pod kim będą służyć. Ważne, żeby oni mieli władzę. Tak, moi szanowni widzowie. I my, jako światli Polacy, to do nas należy przekazywanie prawdy historycznej. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. I ta prawda może być gorzka, ta prawda może być ciężka, ale to jest po prostu prawda, bo tak się należy. My jako Polacy nie mamy się czego wstydzić, jeżeli chodzi o historię. Możemy się tylko wstydzić swojej nieudolności w pewnych sytuacjach, kiedy popieraliśmy nie takich jak trzeba, a oni nas zdradzili. Tego się możemy wstydzić, ale powinniśmy też wyciągać wnioski. Natomiast nikogo nie mordowaliśmy, nie zabijaliśmy, nie byliśmy ludobójcami, a zawsze byliśmy ofiarami. Tak to widzę, moi drodzy. Moi drodzy, i przechodzimy do głównych wątków dzisiejszego programu. W tej chwili na waszych ekranach jest to zdjęcie, które niektórzy z was dosyć mocno pamiętają. Niektórzy nie mogą pamiętać, bo jeszcze się wtedy nie urodzili. Krótkie przypomnienie. 11 września 2001 roku doszło do jednego z najtragiczniejszych zamachów terrorystycznych w historii. Oficjalna wersja. Grupa 19 porywaczy z Al-Kaidy przejęła 4 samoloty pasażerskie, z których 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. 3 w Pentagon, a 4 dzięki postawie pasażerów rozbił się na polu w Pensylwanii. W wyniku ataków zginęło blisko 3000 osób, a wydarzenia te doprowadziły do długotrwałych zmian w globalnej polityce, bezpieczeństwie i rozpoczęciu tzw. wojny z terroryzmem. Dziś, 23 lata później, wciąż pamiętamy o ofiarach i ich rodzinach. Czcząc ich pamięć oraz odwagę ratowników, którzy narażali swoje życie, by ratować innych. Moi drodzy, polecam taki film Fahrenheit 9/11. Bardzo dobry film. Polecam, żeby obejrzeć, bo to, co oficjalna wersja mówi, nie ma się nijak do tego, co wydarzyło się naprawdę. I to tak wam zostawię z takim niedomówieniem. Moi drodzy, ostatnio wspominam o Kazachstanie, jak najbardziej tak, ale tu będziemy rozmawiać wtedy na live o losie Polaków w Kazachstanie, natomiast tu wam chciałem coś przekazać innego. O co chodzi? To jest artykuł z Financial Times.
Szanowni Państwo, Kazachstan może odciąć dostawy uranu na Zachód ze względu na sankcje i wojnę na Ukrainie. Tak powiedział Financial Times. Dyrektor generalny Kazatompromu Mirzhai Yusupow powiedział, że antyrosyjskie sankcje utrudniają dostawy uranu do Europy. Firma wydobywa 43% światowego uranu, ale tradycyjna trasa przez Sankt Petersburg jest już niedostępna. Alternatywna trasa jest bardzo, bardzo droga. W związku z tym Kazatomprom może zmienić dostawy na rynek rosyjski i chiński. Mówiąc krótko, reszta kontrahentów zostanie odcięta od uranu. Jak myślicie, dlaczego w tej chwili Niemcy tak ostro pompują temat elektrowni na węgiel u siebie? Jednocześnie u nas elektrownie węglowe każą i kopalnie wygaszać, a o atomie to możemy zapomnieć. Dlaczego? Bo für Deutschland, moi drodzy, tutaj rozmawiamy o pewnych sprawach związanych z terroryzmem, związanych z wojną. Chciałem wam kogoś tutaj przedstawić. Nie wiem, czy wiecie, kto to jest. To ja wam powiem. Tak wygląda obecnie brytyjski premier. Okej, ale w czym jest sprawa? Otóż brytyjski premier Keir Starmer powiedział, że podczas swojej wizyty w Waszyngtonie w przyszłym tygodniu omówi z prezydentem USA Joe Bidenem kwestię udzielania pomocy wojskowej Ukrainie oraz długoterminowe plany obu krajów w tym kierunku. No dobra, no powiedział chłop, to powiedział. Ja nie oglądałem jego wystąpienia, bo on występował w parlamencie brytyjskim, natomiast moja żona oglądała, zrelacjonowała, nagrała mi to. Wiecie co? Nie jest istotne, co on powiedział. Istotne jest to, co zwykli ludzie pisali. Zwykli ludzie po prostu mają dość już Ukrainy, dosyć sponsorowania żebraków z krainy Wigdeł i Siekier i wszyscy chcą, żeby Wielka Brytania w końcu się odłączyła od tego bandyckiego wspierania na rzecz Stanów Zjednoczonych. Takie są zdania ludzi, takie były komentarze. I szczerze powiem, ja popieram. Podpisuję się oboma rękoma pod tym wszystkim. Dosyć sponsorowania ani naszego, jak to się mówi, przyjaciela, ani naszego brata. Kto to jest, żeby im płacić i za co tak naprawdę? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo no, dzisiejsze wiadomości są tylko takie, że kawy nie trzeba. Szanowni moi drodzy, oczywiście głównie w mediach teraz wszyscy roztrząsają debatę Kamala Harris versus Donald Trump. No ja uczciwie powiem, tu nie ma co roztrząsać, to jest normalna taka zagrywka PR-owa przed wyborami. Ja tylko skomentuję to w swój sposób, w kilku punktach. Nie będę się tu odpalał, bo nie ma po co. Jeszcze to oczywiście skomentuję w sposób, jak to się mówi, subiektywny, jedyny dla mnie. Co powiedzieli tak naprawdę, jakie konkrety wyszły z tej debaty? Otóż Donald Trump oświadczył, że chce zakończyć konflikt na Ukrainie. Demokracja w Stanach Zjednoczonych po prezydenturze Trumpa była w najgorszym stanie od czasu wojny secesyjnej. To powiedziała Kamala Harris. Trump natomiast powiedział, że jego demokratyczny przeciwnik jest zwolennikiem ideologii marksistowskiej. Pełna zgoda. Kamala Harris uważa, że jej rywal w nadchodzących wyborach pomógł rozpocząć wojny handlowej. Natomiast Donald Trump planuje nałożyć znaczne cła na towary zagraniczne, jeśli wygra wybory. Kamala Harris twierdzi, że jej główny przeciwnik polityczny wprowadzi całkowity zakaz aborcji w kraju, jeśli wygra wybory. Natomiast Donald Trump skrytykował Joe Bidena za brak kontaktu z Rosją w celu rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Kamala Harris zamierza zmniejszyć zależność kraju od importu ropy naftowej, jeśli wygra wybory. Trump uważa, że administracja demokratów, czyli jeżeli wygra Kamala Harris, doprowadzi Stany Zjednoczone do III wojny światowej. I to tak naprawdę jest, moi drodzy, 8 punktów, które można wyciągnąć z tej debaty. Ja słuchałem tego, tam było dużo takiego politycznego bla bla bla, różnych takich przycinków.
Powiem wam jedną sprawę. Dziwne rzeczy zaczynają się dziać w Stanach Zjednoczonych. Aris, zaczynają wyciekać takie dziwne informacje. Znaczy nie dziwne, my, kto się interesuje, ten wie, ale zaczynają to upubliczniać, że jest alkoholiczką. I to udostępniają demokraci. O czym to może świadczyć? Świadczyć to może tylko o tym, że jeżeli przegrają wybory, a tam są łebscy ludzie, to nie ma czarów, to nie są głupi ludzie, którzy się tym zajmują, szykują sobie, można powiedzieć, takie pole manewru dla siebie. Dlaczego? No zawsze mogą powiedzieć, no cóż, no dziadek Biden musiał odejść, no bo dziadek już nie kontaktuje z rzeczywistością, on przesypia cały dzień, nie wie, co się wokół niego dzieje, z nim się spotkać nikt nie chce, bo o czym z nim rozmawiać? O karabinach, co nie strzelają? No nie bardzo. Kamala Harris to jest kobieta, która nie zna się na niczym, która nie ma pojęcia w ogóle o rzeczywistości, która ją otacza. Taka jest prawda. Ona została wyznaczona przez dziadka Bidena w celu zajęcia się imigracją i granicą. Nawet na granicę nie pojechała. W jednym z wywiadów ktoś jej właśnie zadał takie pytanie, dlaczego nie pojechała na granicę, to ona powiedziała, że w Paryżu też nie była. Rozumiecie? To jest odpowiedź osoby, która się stara o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. No przecież to są jakieś jaja. Ale nie w tym rzecz. Moi drodzy, osobiście uważam, że czy to będzie Trump, czy to będzie Kamala Harris, dla Polski jest to bardzo trudny czas. Trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Tamci ludzie, szczególnie mówię tacy jak Trump, dbają, żeby Amerykanom się żyło dobrze, a nie Polakom. No Kamala Harris jest to, tak jak powiedział, słusznie zauważył Trump, marksistowska ideologia, czyli mówiąc krótko, komunistka z krwi i kości, czyli jej też na Polsce nie zależy, bo jej nie zależy na nikim tak naprawdę. Jest baba odklejona, no i tak mówią demokraci, alkoholiczka, więc to już jedno się nie wyklucza z drugim. Tylko tak jak powiedziałem, oni patrzą w swoje gniazdo. Problem w Polsce polega na tym, że ci tak zwani pseudopolitycy, bo to nie są politycy, to są oszołomy w moim odczuciu, oni patrzą tylko tak, żeby się przymilić Ameryce, żeby się przymilić Niemcom i żeby się przymilić Ukrainie. Ale nie patrzą, żeby Polakom było dobrze. Więc pompowanie tematu, czy Trump wygra, czy Harris, czy Kamala Harris wygra. Moi drodzy, my nie mamy na to wpływu, natomiast czy wygra jeden, czy wygra drugi, dobrze dla nas to nie wróży. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, i to chciałem wam coś pokazać. Jest to materiał z The Guardian. Tak, ja oczywiście tutaj wam to przetłumaczę. Podlinkuję, będzie pod filmem, żeby każdy się zapoznał. Przetłumaczymy sobie na polski. Koniec Schengen. Nowe kontrole graniczne w Niemczech zagrażają jedności Unii Europejskiej. Joe Henley, korespondent europejski. Krytycy twierdzą, że zaostrzenie kontroli na granicach lądowych to przejrzysta próba uspokojenia skrajnej prawicy, która narusza prawo do swobodnego przemieszczania się. Moi drodzy, rozumiecie to? Jeżeli my twierdzimy, że powinny być kontrole na granicach, bo chcemy wiedzieć, kto do naszego kraju wjeżdża, to naruszamy prawo do swobodnego przemieszczania się. Ale lecimy dalej. Bo artykuł jest ciekawy. Już wam tutaj pokażę. Decyzja Niemiec o zaostrzeniu kontroli na wszystkich granicach lądowych wydaje się być podyktowana głównie względami politycznymi. Jest trudna do uzasadnienia w świetle prawa, stanowi poważny cios dla cenionej w Europie swobody przemieszczania się i może wystawić na poważną próbę jedność Unii Europejskiej. I tutaj zakończę ten artykuł, bo myślę, że was zaciekawiłem, moi drodzy. Będzie podlinkowany, każdy będzie sobie mógł przeczytać. Natomiast w tym momencie ja wam powiem, dlaczego jest taka sraczka i taki ból. Bo jednym z argumentów do bycia w Unii Europejskiej ci zwolennicy właśnie tego eurokołchozu zawsze stawiają jeden argument, bo można sobie swobodnie przemieszczać.
Otóż nie, moi drodzy, Unia Europejska od tego nie zależy. To strefa Schengen od tego zależy. Ale jeżeli strefa Schengen tak naprawdę będzie zamknięta, to ten podstawowy argument wypadnie z rąk tym euro, jak to się mówi, entuzjastom i się nagle okaże, że jak granice będą zamknięte, to i Unia Europejska jest niepotrzebna, prawda? No właśnie. A myślę, że Niemcy chcą przejąć kontrolę tak naprawdę nad tym całym bałaganem, bo im z głowy nigdy nie wywietrzała ta Große Deutschland, czy Große Germania, jak oni tam to nazywali. Moi drodzy, jeszcze zostajemy w Europie, ale i też na dalekim wschodzie. Za chwilę dojdę do meritum. Niejednokrotnie spotkaliście się z tymi różnymi materiałami od tak zwanego ostatniego pokolenia, od tych ekologów, którzy nam mówią, że planeta płonie, nie będzie wody i w ogóle zatruwamy wszystko i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, ostatnio też wysyłałem do przedstawiciela ostatniego pokolenia, żeby przyszedł na live i wytłumaczył nam tak naprawdę, o co chodzi, bo my jesteśmy tacy nieświadomi, tacy nie pro eko i w ogóle nie mamy pojęcia, że już planeta płonie i jeszcze jakieś 5000 lat i będzie lipa. No nie chcą przyjść. No nie chcą przyjść, no kurczę, nie wiem co mam zrobić, płacił im nie będę, a może tak trzeba by było, ale nie w tym rzecz. Szanowni Państwo, dlaczego ja o ostatnim pokoleniu mówię? Na waszych ekranach w tej chwili artykuł, który również będzie podlinkowany pod materiałem, to jest wnp.pl. Materiał dotyczy górnictwa. Tytuł: tak ogrywają Unię Europejską, coraz bardziej stawiają na węgiel. Chiny idą na przekór zielonym trendom Unii Europejskiej i zwiększają produkcję węgla. Chodzi o zaspokojenie w ten sposób rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Chiny wydobyły w 2023 roku aż 4,66 miliarda ton węgla. W tym roku wydobycie węgla w Chinach może sięgnąć nawet około 4,71 miliarda ton. No to gdzie są te ostatnie pokolenia? Przecież ostatnie pokolenie to jest, należy do sieci A20, to jest międzynarodowa sieć ekologów rozsiana na całym świecie. Tylko dziwnie, największą swoją aktywność mają właśnie w krajach europejskich. Dlaczego nie pojadą do Chin protestować? Dlaczego tam nie siądą na ulicy? Dlaczego tam się nie przykują do latarni, nie zabarykadują ruchu? A może to jest tak, że ta sieć A20 to jest sponsorowana przez globalistów, bo jest. I ma być to rozegrane w ten sposób, że będą niszczyć Europę, co już im się nieźle udaje, a sami będą robić na tym kokosy. I nie Chińczycy, moi drodzy. Nie, nie, nie. Wy doskonale wiecie, kto za tym stoi. Tak zwany wielki brat, albo wuj sam, albo jak zwał, tak zwał, Wall Street. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Materiał oczywiście będzie podlinkowany, żeby każdy wydał swoją subiektywną opinię w komentarzu, do których gorąco zapraszam. Szanowni Państwo, i następny temat, również związany z ekologią, również związany z Unią Europejską i również nawiązujący do tego, że Unia to komunistyczny twór. Dlaczego? Już tłumaczę. Otóż na waszych ekranach jest to materiał z portalu Do Rzeczy. Gigantyczne koszty unijnego systemu opłat jest szacunkowa kwota. Jeśli nie uda się tego zastopować od początku przyszłego roku, w Polsce ruszy wynikający z dyrektywy Unii Europejskiej Single Use Plastic system kaucyjny. No i oczywiście tu mówimy o jakichś horrendalnych kwotach. Ale po co ja to mówię? Szanowni Państwo, ja pamiętam, jak będąc młodym chłopakiem, takim, nie wiem, 7-8 lat, może 10, wiadomo, że wtedy się nikomu nie przelewało, ja też, jak to się mówi, ze szlachty i majątku nie pochodzę. Często bywało tak, żeby sobie dorobić jakieś drobne pieniążki, to się zbierało butelki i to nie była jednorazowa akcja, to taką ekipą
Wiem, że tutaj ci, którzy z mojego podwórka są, też mnie oglądają. Gorąco pozdrawiam chłopaków. Zbieraliśmy butelki po orężadzie, po wódce, jakie tam były. Później się brało taką wielką wannę ocynkowaną na podwórku przy studni. Nalało się wody, żeby odkleić naklejki, żeby zerwać te obrączki, szczególnie z tych butelek od wódki, i zanosiło się do punktu skupu. Był to punkt skupu opakowań szklanych albo zanosiło się do sklepu. Ale powiem, że w punkcie skupu lepiej płacili. Tak to było zorganizowane. Moi drodzy, to jest nic nowego. Tylko problem polega na tym, że jeżeli chodzi o recykling tego plastiku, to już nie jest takie proste. W moim odczuciu recykling szkła, a wiem co, o czym mówię, jest bardziej ekologiczny niż recykling plastiku. Tak, szanowni państwo, tak to wygląda. Bardziej przede wszystkim opłacalny dla tych, którzy się tym zajmują. Więc ja osobiście uważam, że pomysł, jak to się mówi, kaucjonowania tych butelek, to nie jest nowy, to jest pomysł jeszcze z czasów komunistycznych, socjalistycznych. Natomiast jak zwykle, jeżeli chodzi o Unię, no to pomysł jest kaplica. No coś zrobią, coś wymyślą, wpielą głupotę, a później ty się człowieku morduj. Tak jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Tak, moi drodzy, szanowni, materiały dzisiejsze po prostu podnoszą ciśnienie, burzą krew. No cóż, musimy z tym żyć. Nie poddajemy się, absolutnie nie. Nie musimy tego akceptować. Mówimy głośno, co nam się nie podoba. Komu się podobało, proszę o tradycyjnego lajka. Pamiętajcie o subie i oczywiście o dzwoneczku. Nie, ja nie zapomniałem o słucharze. Przychodzi baba do lekarza i mówi tak: panie doktorze, mam taki problem, bo mojemu chłopu to się oczy tak zapadły, że już praktycznie ich nie widać. Lekarz tak popatrzył, mówi: pani na wsi mieszka, nie? No tak. A ma pani kury? No mam. No to ja pani coś poradzę. Niech pani naciera mężowi oczy jajkami. No dobra. Po niecałej godzinie baba wraca, pod jedną pachą kura, pod drugą kogut. Panie doktorze, dzięki Bogu, ale pan pomógł. Lekarz mówi: jak tak szybko? No tak, panie doktorze, te kura i kogut to w podzięce za pana poradę. No ale jak to tak szybko udało się wyleczyć? Panie doktorze, jeszcze mu jajków do pępka nie dociągłam, a jemu już oczy wyszły. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dobrego dnia życzę, trzymajcie się, hej!